Siemaneczko wszystkim, słuchajcie, dzisiejszy odcinek o lawendzie. U mnie w ogrodzie generalnie są dwa rodzaje lawendy. Tego gatunku nie znam, ale ona, jak widzicie, ma takie drobne, małe kwiatki. I tutaj ten krzak jakby większy jak te 40 cm nigdy nam nie urósł. No i nie rośnie ona zbyt duża. I pójdziemy dalej zaraz do drugiego gatunku. Tu mamy jeszcze tą małą, tu jeszcze tą małą. No i tu mamy drugi gatunek lawendy. To jest lawenda wąskolistna. I jak widzicie, ona tworzy potężne kępy. Nawet do 1,5 metra rosną. Jak widzicie, przyciąga mnóstwo zapylaczy. I co? I lawenda jest bardzo ciepłolubna. Dlatego jak sadzicie, to nieważne jest jaka ziemia. Ważne jest to, żeby od spodu dać trochę kamieni, bo kamienie w dzień się nagrzewają i wieczorem i w nocy oddają ciepło. I dzięki temu ta lawenda naprawdę rośnie wielka. Jeżeli chcecie sobie te kwiaty lawendy zebrać tam na jakieś mole, czy do jakichś, nie wiem, nalewek, czy do smarowań, no to po prostu ścinacie, jak te kwiaty są w pełnym kwitnieniu. I wtedy mają najwięcej tych olejków eterycznych i wszystkiego. I tutaj jeszcze idę w tym kierunku, dlatego żeby wam pokazać, że zobaczcie, tutaj tu je robią cień i zobaczcie, tutaj jest no z 1,5 metra od tui ta lawenda, te dwa pierwsze krzaki i one uciekają z cieniu. One nie są tak tutaj podniesione, nic, naturalnie tak wyginają się w stronę słońca. Zobaczcie, tutaj gdzie jest cień, przejdziemy do cienia, nie ma ani jednego kwiatka w tą stronę. Tak to wygląda. No i oczywiście masa motyli na nich, masa pszczół. Bardzo ładnie wygląda. Oczywiście tniemy, jeżeli nie potrzebujemy ciąć dla siebie do jakichś celów takich do wykorzystania, no to jak kończy kwitnienie, obcinamy i wtedy wypuszczają świeże pędy i znowu kwitnie. Bardzo ładnie wyglądają w towarzystwie przetaczników. Widzicie, tutaj przetaczniki są różne kolory. Ja tutaj wejdę, mam nadzieję, że mnie pszczoły nie zeżrą, że im w jedzonko wchodzę. O, tutaj jest taki ładny różowy, tutaj jest niebieski. Zobaczcie, ile tego tu jest. One aż się ruszają od pszczółek i wszelkiego rodzaju zapylaczy. No i tu jest jeszcze taki ładny fioletowy. Tak to wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania i będę potrafił odpowiedzieć, to oczywiście proszę w komentarzach pod filmikiem. No i tyle z mojej strony. Trzymajcie się, na razie. Cześć.